O święcim i los Żydów w okupowanej Polsce. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły polskiej pamięci, cyklu Historia Żywa. 20 stycznia 1942 roku na konferencji Wannsee pod Berlinem Niemcy zdecydowali o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej w Europie, zamordowaniu wszystkich Żydów. 15 lutego 1942 roku do KL Auschwitz dotarł z Bytomia pierwszy transport Żydów, aresztowani przez Gestapo po przywiezieniu do obozu zostali zgładzeni przez Niemców. Początkowo po wybuchu II wojny światowej na terytorium terytorium II Rzeczpospolitej, wcielonym do III Rzeszy oraz w granicach powstałego z ziem okupowanych przez Niemcy Generalnego Gubernatorstwa, władze niemieckie prowadziły politykę izolacji Żydów od Polaków, między innymi przez noszenie opasek z gwiazdą Dawida, czy ostatecznie przesiedlając ludność żydowską do licznych get. Pierwsze getto w okupowanej Europie powstało w październiku 1939 roku w Piotrkowie, dziś Trybunalskim. Likwidacja gett i masowa wywózka ich mieszkańców do obozów śmierci zostały rozpoczęte 16 marca 1942 roku. W tym dniu w ramach tzw. akcji Reinhardt z lubelskiego getta wysłano 1600 osób do obozów w Bełżcu. Niemcy dokonywali mordów Żydów także w obozach w Chełmie nad Nerem, czyli w Kulmhof, w Oświęcimiu, czyli Auschwitz-Birkenau, także w Sobiborze, Treblince, Majdanku. Według danych Muzeum POLIN w wyniku zagłady zginęło 6 milionów Żydów, w tym blisko połowa polskich. Szacuje się, że na ziemiach polskich ocalało 40 do 50 tysięcy Żydów, ukrywających się także z pomocą Polaków, którym za taką pomoc groziła śmierć, co było niespotykane w innych krajach okupowanej przez Trzecią Rzeszę Europy. Od 1963 roku państwo Izrael przyznaje tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata tym, którzy ratowali Żydów od zagłady. Największą grupą uhonorowanych są Polacy. To blisko 7300 osób. Na ile wspomniane wydarzenia są żywe w pamięci Polaków i kto, jak tę pamięć zbudował i buduje? Jakie emocje wywołując? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, dlaczego temat dzisiejszego spotkania pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci brzmi O Święcim i losy Żydów w okupowanej Polsce? Nie można pominąć, kiedy zastanawiamy się nad polską historią po roku 1945, a w szczególności po. Globalnej zmianie pamięci, jaka dokonała się w końcu lat 60. w latach 70. 80. to jest oczywiście proces rozciągnięty w czasie, zmiana pamięci, która przypomniała zjawisko największej zbrodni II wojny światowej, popełnionej na Narodzie żydowskim pod nazwą Holokaustu albo Shoah, czyli całopalenia, albo zagłady, te dwa terminy zaczęły wtedy być używane i stały się symbolem zbiorczym, z jednej strony jakby zakrywającym wszystkie inne zbrodnie, a było ich przecież dużo w II wojnie światowej, choć w mniejszej skali. I zbrodnie także innych systemów nie tylko systemu narodowego socjalizmu w Niemczech, trzeciej Rzeszy niemieckiej, ale także systemów totalitarnych związanych z ideologią komunistyczną. A więc z jednej strony pamięć o wielkiej, wyjątkowej, największej zbrodni, jaka została dokonana na ziemiach polskich, użycie i nadużycie tej pamięci w dyskusjach ideologicznych, w sporach o to, czy nazizm jako zjawisko należy łączyć z niemiecką tradycją, niemieckim państwem, tak jak w istocie, było to faktem, czy też należy rozłożyć odpowiedzialność za te zbrodnie na naród? na ziemi, którego ta zbrodnia została w bardzo dużym procencie wykonana, czyli na naród Polski i inne narody Europy Wschodniej, pokazywane jako narody kolaborantów, w których często w ostatnich zwłaszcza 20-paru latach wymienia się Polskę. Niemal jako równorzędnego z Niemcami, kolaboranta w tym dziele dokonywanym przez anonimowych narodowo nazistów. To jest jedna część zagadnienia. Druga część to właśnie, tak jak już sygnalizowałem, pytanie, czy ta zbrodnia jakby unieważnia. Inne zbrodnie dokonywane czy to przez tych samych niemieckich oprawców w czasie II wojny światowej na innych narodach niż żydowski, a także zbrodnie dokonywane pod czerwonym sztandarem przez Sowietów. To jest ten splot, który czyni ów węzeł pamięci, który można nazwać Oświęcim albo Auschwitz. Specjalnie wybrałem tę polską nazwę, żeby pokazać, jak to jest głęboka Polska. Rana Pamięci, ponieważ to właśnie utożsamienie nazwy starego polskiego miasta o głębokiej tradycji historycznej z największą zbrodnią, jaka dokonała się na polskich ziemiach, ale nie polskimi przecież rękami i nie z polskiej inicjatywy przeprowadzona, jest istotą tego zakrwawionego węzła pamięci. Jak nie uronić szacunku. I jednocześnie pamięci o ofiarach tej zbrodni wyjątkowej i jak jednocześnie rozmawiać o tej zbrodni w sposób, w którym będzie można dochodzić do prawdy i do pojednania, nie między zbrodniarzami a ich ofiarami, bo takie pojednanie nie jest możliwe, ale do pojednania między sporami w pamięci o święcim Auschwitz. Zwrot Polski Obozy Śmierci nie jest zwrotem przeszłości. On wciąż funkcjonuje nawet na wysokich szczeblach. Ja w latach 90 ubiegłego już wieku byłam w Jadwaszem i widziałam tam taką makietę z obszarem Polski i zaznaczonymi polskimi miastami, miejscami, w których były obozy zagłady, tam gdzie Niemcy mordowali Żydów. Wywołało to zdziwienie osób z Polski, które tę makietę oglądały. To były lata 90., czyli można rzec dawno temu, ale ten zwrot polski, obozy śmierci. Pojawia się od czasu do czasu, wywołując niepokój, emocje godzące i w interes Polaków i pokazujące ich heroizm ocalaniu Żydów od zagłady. Przypomnijmy, że od mniej więcej 8 lat, właściwie nawet dawniej, bo to była inicjatywa jeszcze jeżeli sobie dobrze przypominam ministra Ujazdowskiego jako ministra kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007, żeby państwo polskie zaczęło systematycznie upominać się. O odkłamanie tej fałszywej nazwy, i poza prywatnymi pozwami, to właśnie systematyczna akcja państwa polskiego w ostatnich kilkunastu latach sprawiła, że częstotliwość tych wzmianek jednak zmalała. I tyle tylko, że no nie do tego jednego terminu sprowadza się problem. Wspomniała pani redaktor o swojej wizycie w Jadwaszem. Ja z kolei. Pamiętam nie tak dawną wizytę swoją w Waszyngtonie, Muzeum Holokaustu, które jest z kolei główną instytucją amerykańskiej, a w tym sensie globalnej pamięci o Holokauście. To co uderzyło mnie w czasie zwiedzania ekspozycji tego muzeum, to rozdźwięk między narracją, która jest zapisana w tablicach tam prezentowanych. Nie ma tam żadnego zafałszowania, że to jakaś akcja państwowości polskiej stała. Za największą zbrodnią na narodzie żydowskim. Jest też choć trochę w specyficzny sposób, ale jest pokazana cała skala pomocy polskiej w najprostszy sposób, to znaczy są wymienione wszystkie nazwiska z całej listy ja sprawiedliwych wśród narodów, a więc około 7 tysięcy polskich nazwisk na 17 czy 18 tysięcy. Przepraszam, jeśli się pomylę. O tysiąc nazwisk z całego świata, a więc blisko jedna trzecia nazwisk z Polski. Tyle tylko, że one są jakby na odwrotnej stronie szeregu tablic, które prezentują wszystkie te nazwiska, więc nie każdy zajrzy na tę drugą stronę. Niemniej wszystkie tam są. No, dużo było tych sprawiedliwych, ratujących Żydów, ale jednocześnie słyszałem narracje z ust przewodników oprowadzających wycieczki po tym muzeum. To była szokująca lekcja nienawiści do Polski, do polskości, jako głównie odpowiedzialnej za nie tylko antysemityzm, ale za sam Holokaust. Tu wskazywane było w tej opowieści przewodnickiej źródło całego zła. Ale dlaczego tak opowiadał? Czy to był jednostkowy przypadek, czy no właśnie co? Nie da się chyba niestety pocieszyć taką tezą, że był to wypadek jednostkowy, bo przecież w sklepiku towarzyszącym, jak w każdym wielkim muzeum, ekspozycji muzealnej w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, najpopularniejszą książką jest wciąż komiks Arta Spiegelmana mysz, który przedstawia historię Holokaustu w obrazkowej postaci zderzenia kotów, czyli Niemców, myszy prześladowanych. Świń Polaków. No, to skojarzenie, niezależnie od tego, że to koty polują na myszy, najgorsze wiąże się niewątpliwie z symboliczną postacią świni, w jakiej przedstawieni są Polacy. Zobaczyłem także nowy komiks w tym muzeum prezentowany, przedstawiający. Efekt wizyty autora komiksu w Polsce po 2010 roku, w każdym razie, w latach nam współczesnych, przedstawiający no, w tak radykalnie krzywym zwierciadle rzeczywistość polską współczesną jej stosunek do holokaustu. No jakby każdy Żyd przybywający do Polski, by złożyć hołd popiołom swoich. Pobratymców zamordowanych tutaj w czasie II wojny światowej był zagrożony bezpośrednią żywiołową agresją przeciętnego mieszkańca Polski tutaj. Tego rodzaju właśnie doświadczenia z kolei ze sklepiku muzealnego przekonały mnie, że jest to węzeł pamięci, wciąż krwawiący nie tylko krwią prawdziwych ofiar z czasu II wojny światowej, ale przenośni krwią tego sporu, sporu o o prawdę historyczną i trzeba o niej mówić, skoro ten spór o nią jest tak gorący i tak bolesny. Prawda historyczna opiera się na źródłach, wielu archiwach, wielu miejscach, na dokumentach. Historycy mają dostęp do wielu takich artefaktów, a jednak powstają w Polsce, panie profesorze, publikacje polskich badaczy, publikacje, które podnoszą ciśnienie innych polskich badaczy, którzy mówią o wypaczaniu faktów o pomocy Polaków dla Żydów, wręcz obwiniając Polaków o sprawstwo w zagładzie. Zatem, jak szukać tej prawdy, skoro w Polsce mamy z nią problem? No to jest problem jednocześnie globalny. Dochodzi również do takich sytuacji, że badacze z Polski Krytykują czasem bardzo ostro teksty historyków żydowskich, którzy, szukając prawdy historycznej, nie podtrzymują tej narracji sprowadzającej całą historię Holokaustu do odpowiedzialności Polaków za te zbrodnie. Będę mógł dać przykłady takich dość dziwnych polemik. Ukazała się na przykład książka znakomitego historyka amerykańskiego, żydowskiego pochodzenia, Joshua Zimmermana poświęcona stosunkowi Polskiego Państwa Podziemnego do Żydów i do kwestii żydowskiej w czasie II wojny światowej, przetłumaczona później na język polski. Książka przyjęta bardzo dobrze przez dużą część krytyki akademickiej na Zachodzie. Profesor Zimmerman z Uniwersytetu Yeshiva w Nowym Jorku kto zresztą niedawno wydał świetną biografię Józefa Piłsudskiego, niestety nie przetłumaczoną jeszcze na język polski, spotkał się jednakże z bardzo ostrą krytyką ze strony części historyków w Polsce z tak zwanej nowej szkoły, czy polskiej szkoły historii Holokaustu, która skupia się wyłącznie wyłącznie na szukaniu polskiej odpowiedzialności za Holokaust, tam gdzie Zimmerman badając źródła. Pokazuje kontekst i stara się ważyć rację rozmaitych decyzji podejmowanych przez czynniki polskiego państwa podziemnego. Z kolei ta druga szkoła stara się szukać wyłącznie kolejnych punktów oskarżenia pod adresem strony polskiej w tej wielkiej tragedii. W skrócie tak można przedstawić te dwie metodologie. Jedna tradycyjna, historyczna, w której badamy źródła i staramy się wyważać opinię. I druga szkoła, która ahistorycznie próbuje skupić się na jednym naferowaniu wyroków, niekiedy nawet wypaczający prawdę w sposób radykalny, bo pomijających kontekst, jakim jest wybuch II wojny światowej. Wskutek decyzji podjętej świadomie przez Adolfa Hitlera, popieranego w większości przez naród niemiecki i działającego w ramach i w imieniu instytucji państwa niemieckiego, nazywającego się w owym czasie oficjalnie Deutsches Reich, w tym na pierwszym miejscu pod względem skali zbrodnie Holokaustu. To jest sprawa, o której nie wolno zapominać. Druga sprawa, o której nie wolno zapominać, to jest to, że państwo polskie, które stało się pierwszym obiektem agresji Rzeszy Niemieckiej, agresji militarnej, miało za swój obowiązek bronić wszystkich obywateli. Nie wyłącznie żydowskich, i miało obowiązek zajmować się wszystkimi obywatelami i wtedy, kiedy jeszcze trwały walki na terenie II Rzeczpospolitej, czyli we wrześniu i początku października, i wtedy, kiedy organizowane były już tylko podziemne struktury tego państwa, i na emigracji w Londynie powstawały jego instytucje, które także zajmowały się zbrodniami niemieckimi popełnianymi w Polsce. I na Żydach, i na Polakach, i na innych narodowościach II Rzeczypospolitej. Warto może uświadomić sobie takie proste fakty. We wrześniu 1939 roku w obronie II Rzeczypospolitej wzięło udział około 100 tysięcy Żydów. Tak olbrzymia masa żołnierzy pochodzenia żydowskiego walczyła w kampanii wrześniowej. 7 tysięcy z nich zginęło, 20 tysięcy odniosło rany, 60 tysięcy dostało się do niewoli gdzie w tej niewoli byli natychmiast separowani, nie przez Polaków, tylko przez niemieckie władze, które chciały przeznaczyć od razu nawet wojskowych Żydów, oficerów Żydów w polskich mundurach do przyszłej likwidacji. Początkowo władze niemieckie prowadziły politykę izolacji Żydów od Polaków, między innymi przez noszenie opasek z gwiazdą Dawida, czy ostatecznie przesiedlając ludność żydowską do licznych get. Jak pan profesor ocenia ten fakt? Owszem, ta decyzja o likwidacji podjęta tylko i wyłącznie przez Niemców i niemieckie państwo. Nie powstała od razu, to też warto uświadomić sobie. Rozwijała się od września 1939 roku, to jest od napaści niemieckiej na Polskę, w sposób, w którym na początku Żydzi nie byli jeszcze wyodrębnieni wśród ofiar. Ale pamiętajmy także, że 8 września w Będzinie, zdobytym przez Niemców, podpalono synagogę i rozstrzelano lub spalono żywcem ponad 40 Żydów tam zgromadzonych. I to jest symboliczny początek tego szczególnego, jeśli można tak powiedzieć, traktowania ludności żydowskiej przez niemieckich okupantów. Ale także we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu, styczniu 1940 roku. Polacy byli w bezporównania większym stopniu niż Żydzi celem ludobójczej polityki niemieckiej. Tak było po prostu. O tym będziemy mówić przy następnej okazji, kiedy będę przypominał bardziej zapomniany węzeł polskiej pamięci, tzw. zbrodni pomorskiej, w której Niemcy zamordowali w ciągu kilku miesięcy od września 1939 roku 20 do 40 tysięcy głównie Polaków na pomorzu. Te zbrodnicze instynkty, które zostały rozwiązane z inicjatywy Adolfa Hitlera i wspierających go elit niemieckich, dotykały na początku, jeszcze raz to podkreślę, bardziej powszechnie Polaków niż Żydów. Żydzi natomiast, zgodnie z ideologią Adolfa Hitlera wyłożoną już w jego Mein Kampf, mieli być przeznaczeni, do ostatecznego rozwiązania. Nie było tylko jasne, jak to ostateczne rozwiązanie będzie wyglądało. I tu warto przypomnieć sobie te pierwsze rozważania, które nie powstały w żadnych polskich głowach, nie były, tak jak to przedstawia, też szczególnie popularne. W globalnej świadomości amerykański film z tej pierwszej fali popularyzowania tematu Holokaustu, wybór Zofii z Meryl Streep w roli głównej. Film, który przedstawia profesora Polskiego Uniwersytetu jako właściwie pomysłodawcę Holokaustu, to oczywiście straszliwe kłamstwo, straszliwe oskarżenie rzucone pod adresem elit polskich. Tymczasem to nie żaden polski profesor, tylko Adolf Eichmann, szef sekcji żydowskiej Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Zastanawia się we wrześniu 1939 roku, co zrobić z Żydami, których kilka milionów, no bo na razie jeszcze połowa terytorium II Rzeczpospolitej, znalazła się na mocy paktu Ribbentrop-Mołotów pod kontrolą sojusznika Hitlera, czyli Stalina. Ale co w każdym razie z tymi masami ludności żydowskiej, które zgodnie z ideologią NSDAP są rasowo skażone i przeznaczone do usunięcia. Co z nimi zrobić? Adolf Eichmann proponuje tymczasowo zgromadzić ich w rezerwacie w okolicach Niska. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł, który rodzi się z kolei w kręgach MSZ niemieckiego, to jest pomysł Madagaskaru. To hasło Żydzi na Madagaskar ale w istocie ten projekt segregacji, wyniszczania Żydów Niemcy zaczynają realizować na ziemiach polskich z pełną konsekwencją już właściwie od listopada roku 39. Wtedy bowiem, przypomnijmy, że utworzone zostało Generalne Gubernatorstwo, na połowie mniej więcej ziem zagarniętych przez III Rzeszę, na druga połowa została bezpośrednio wcielona do państwa niemieckiego. Hans Frank, jako generalny gubernator w GG, prowadza te zasady separujące Żydów, a więc nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida, zakaz zmiany miejsca pobytu i korzystania z komunikacji publicznej, konfiska te przedsiębiorstw. To były szykany, które nie dotykały ludności polskiej, chrześcijańskiej. Tu się zaczyna właśnie ta segregacja i szczególna polityka niemiecka w stosunku do Żydów. To jest także pomysł powołania swego rodzaju samorządu Arebur, to znaczy samorządu, który będzie z Niemcami kolaborował żydowskiego Judenratów. To też zostało nakazane niemieckim rozporządzeniem z 28 listopada 1939 roku. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Mówimy, panie profesorze, o narastaniu represji niemieckich wobec ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej w okupowanej przez Niemców Polsce. Kolejny etap to były getta. Ten pomysł z kolei był konsekwencją telefonogramu Reinharda Heydricha z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Już we wrześniu 1939 roku rozesłał rozkaz do dowódców Einsatzgruppen, takich specjalnych grup zajmujących się mordowaniem cywilów, by likwidowali skupiska Żydów mniejsze niż 500 osób, natomiast większe skupiska Żydów, aby przenosić do dużych miast, No po to, żeby właśnie zaczekały na to ostateczne rozwiązanie, nie wiadomo jakie ono jeszcze będzie. I to jest idea gett, które są tworzone i wydzielane na rozkaz niemiecki. I w gettach następuje kolejny proces ludobójstwa realizowanego przez Niemców. Proces straszliwie prosty, jaki opanowali do perfekcji przed Niemcami sowieccy towarzysze: to znaczy zagłodzić na śmierć, tak jak wcześniej zrobili to sowieci. Na Ukrainie w 1933 roku. Teraz dotyka to ludności żydowskiej zamkniętej w gettach. W samym 1940 roku szacuje się, że 50-60 tysięcy osób zmarło w gettach z powodu niedożywienia. Spotykałem taki film znów, haniebny film propagandowy, który kandydował do Oscara w dziedzinie filmu dokumentalnego 20 chyba kilka lat temu. Film Marzyńskiego, Sztetl który konfrontuje tę sytuację Żydów w okupowanej Polsce z wrażliwością współczesnych mieszkańców Nowego Jorku, żydowskiego pochodzenia. Pokazuje właśnie reakcję młodych dziewcząt z Nowego Jorku z końca lat 90. XX wieku, które oburzają się, no dlaczego tym ludziom pozwolono umrzeć z głodu, dlaczego im ci chrześcijanie wokół nie pomagali. Zarzut postawiony wprost. Tymczasem, jaka jest prawda historyczna? No po pierwsze, czy rzeczywiście opływali tak w tłuszcz i bogactwo ci Polacy, którzy żyli poza gettami? Na pewno żyli lepiej, nie ma wątpliwości. Ale 13 września 40 roku, powtórzony potem w kwietniu 41 roku i ostatecznie zaostrzony do maksimum w październiku 41 roku, został rozkaz podpisany przez Hansa Franka, który mówił, Cytuję: Żydzi, którzy opuszczą getto, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają wszystkie osoby, które udzielają schronienia Żydom, a od właśnie października 1941 roku dodano również do tego rozkazu: Karze śmierci podlegają także te osoby, które sprzedają lub oferują Żydom żywność. Nie tylko schronienie, ale żywność a więc za podanie kromki chleba Żydowi. Był wyrok śmierci. Nie było takiego ustawodawstwa, prawodawstwa w żadnym innym kraju europejskim podbitym przez Niemców. I nie wolno o tym zapomnieć, jeżeli się o tym zapomina i wysuwa się palec oskarżycielski pod adresem społeczeństwa polskiego jako całości, że nie uratowało swoich współbraci, Żydów, którzy zostali zamknięci przez Niemców w gettach. To po prostu popełnia się fałsz historyczny. I na tego rodzaju fałsze i uproszczenia na pewno trzeba zwracać uwagę w żadnym wypadku i w żadnym punkcie nie pomniejszając wyjątkowego cierpienia. I wyjątkowo tragicznego losu ludności żydowskiej. Podkreślił pan profesor jakiś czas temu fakt pomijania, pomniejszania kontekstu, roli czy sprawstwa III Rzeszy w zagładzie Żydów. Dlaczego taka narracja, od kiedy, kto ją narzucił i w jakim celu? No to jest oczywiście osobna historia, można by o niej długo mówić. Niedawno Instytut Pileckiego wydał interesującą książkę amerykańskiego autora o niemieckiej polityce. Historycznej pomniejszania odpowiedzialności za Holokaust, przesuwania tej odpowiedzialności na narody Europy Wschodniej. Bardzo często, jako taki moment przełomowy, wskazuje się spotkanie kanclerza Adenauera jeszcze na przełomie lat 50. i 60. z Dawidem Ben-Gurionem, przywódcą państwa Izrael. Spotkanie miało miejsce w Nowym Jorku w hotelu Waldorf-Astoria, gdzie uzgodniono używanie pojęcia naziści zamiast pojęcia Niemcy. To mnie zresztą uderza w filmach historycznych, które odwołują się do II wojny światowej, gdzie właściwie w ostatnich kilkudziesięciu latach no, wciąż powtarza się to słowo naziści jako ekwiwalent słowa Niemcy. I pytanie do ciekliwych, co to za naród naziści. To właśnie można sobie pytanie zadać, ale tylko chciałem stwierdzić, nikt takiego pojęcia nie używał, zastępując nim określenie Niemcy, w czasie II wojny światowej ani przez wiele lat po niej. Nie chciałbym jednak o tym mówić, tylko chciałem mówić właśnie o tym, jak wyglądała kwestia odpowiedzialności, czy to państwa podziemnego polskiego, czy to mieszkańców polskich nie żydowskich, którzy pozostali pod okupacją niemiecką. Otóż kolejną ważną sprawą jest różnica między stopniem asymilacji Żydów w II Rzeczpospolitej a stopniem asymilacji Żydów w Niemczech, Holandii, Francji. W województwie warszawskim, mniej więcej na nieco mniej niż 300 tysięcy mieszkańców pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali w województwie warszawskim poza Warszawą, bez Warszawy, 80 kilka procent nie znało języka polskiego, nie używało go w ogóle. Trzymało się obyczajowości języka, ale także stroju wyodrębniającego. Tę ludność. Ta sytuacja sprawiała, że w momencie, kiedy nastaje okupacja niemiecka, no, wobec braku codziennych bliskich kontaktów między ludnością żydowską a polską, poza kontaktami oczywiście wynikającymi z relacji ekonomicznych czy w szkołach, także publicznych, ta izolacja wzajemna, która na pewno wynikała po części także z antysemityzmu, który był zjawiskiem występującym w polskim społeczeństwie i jakoś warunkowanym właśnie przez to poczucie obcości, którego bronili sami Żydzi w dużej części, nie chcąc łączyć się ze społecznością lokalną polską. Udzielanie pomocy w tej sytuacji ludziom, którzy no, nie mogą udawać Polaków, bo no, nie mówią po polsku, nie wspominając o tropionej bardzo przez niemieckich rasistów tzw. wyglądu żydowskiego, to jest jedna z ważnych przesłanek do zobrazowania skali trudności, zorganizowania skutecznej pomocy wobec tak brutalnej polityki karzącej śmiercią za jakąkolwiek formę pomocy niesionej Żydom. Druga kwestia, jak obliczył to Gunnar Paulson, kanadyjski historyk, który stworzył najbardziej chyba wstrząsającą i wnikliwą jednocześnie panoramę funkcjonowania podziemnego miasta. Taki tytuł nosi jego książka z 2003 roku, jeśli dobrze pamiętam, pokazująca Warszawę okupowaną jako teren, w którym Żydzi wydostający się z getta próbowali przetrwać szacuje Paulson, że 27-28 tysięcy Żydów znalazło się po aryjskiej stronie, najczęściej przy pomocy Polaków przecież, żeby zorganizować pomoc w wydostaniu się z getta, a potem w utrzymywaniu przy życiu tych ludzi. Potrzebne było, jak oblicza to Paulson, przynajmniej 50 do 70 tysięcy gojów tych chrześcijańskich mieszkańców Warszawy. To jest liczba wyjątkowa w skali Europy. Bardzo duża część z tych Żydów, którzy wydostali się z getta, nie przeżyła II wojny światowej. W części nie przeżyli dlatego, że, jak szacuje również Paulson, powołuje się akurat na jego książkę, ale inne badania też potwierdzają taki procent, można obliczać liczbę szmalcowników, czyli tych, którzy wydawali dla zysku. Ta liczba szacowana jest przez Paulson'a na 3-4 tysiące osób. Z jednej strony kilka tysięcy szmalcowników, z drugiej strony kilkadziesiąt tysięcy tych, którzy ratowali Żydów. Bilans oczywiście wychodzi, jeśli można to tak tragicznie ująć, na korzyść szmalcowników, dlatego że wystarczy jeden donos, żeby wsypać jednego czy nawet całą rodzinę żydowską. A żeby ukryć jednego Żyda czy całą rodzinę, potrzebny był wysiłek kilku, kilkunastu, czasem kilkudziesięciu osób, bo trzeba było zmieniać kryjówki, zmieniać mieszkania. To zresztą nawet bardzo dobrze pokazuje film Romana Polańskiego, Pianista. I panie profesorze, czy należy podkreślać znaną historię organizacji żegota i pieniędzy płynących z rządu na uchodźstwie, z rządu polskiego w Londynie na ratowanie Żydów w okupowanej Polsce dużych? Pieniędzy. Ale jest taki stereotyp, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W jakim stopniu ten stereotyp ma znaczenie właśnie w pomniejszaniu, w pomijaniu sprawstwa Niemców w Zagładzie Żydów i obwinianie Polaków? To nie jest stereotyp, to jest y, rasistowska ideologia. Każdy, kto odwołuje się do tego rodzaju schematu, jest wyznawcą rasistowskiej ideologii. Ten, kto mówi, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Tak mówił jeden z premierów Izraela. No cóż, jeśli chce się za wszelką cenę skupić wyłącznie na winie odpowiedzialności Polaków, to nawet te wysiłki, które podejmowało w tak skrajnie trudnych warunkach państwo polskie, po pierwsze, żeby poinformować świat, tych, którzy więcej mogli od rządu polskiego na wychodźstwie, by wspierać Żydów, ratować ich przed zagładą, Nikt więcej nie zrobił od rządu polskiego, ale są historycy, którzy mówią za mało, za późno. Rząd polski powinien był skupić się wyłącznie na Holokauście, bo to jest największa zbrodnia. Tego rodzaju dyskusja rozpętała się wokół dwóch przynajmniej książek. Dawida Engela, który w taki sposób rozpatrywał kwestię relacji między polskim rządem na uchodźstwie a kwestią żydowską a później książki polskiego autora Adama Puławskiego. Który w dwóch monografiach przedstawił ten sam problem z tą samą jeszcze ostrzejszą tezą zarzucającą świadome przemilczanie zbrodni holokaustu przez rząd polski na wychodźstwie, który miał wiadomości, a nie przekazywał ich dalej. Polemizował z Engelem inny znakomity historyk polski, Dariusz Stola, pokazując uproszczenia w jego schemacie interpretacyjnym, no, z kolei z Adamem Puławskim polemizował inny wybitny znawca historii Żydów ta polemika skupia się na sprawie otóż do rządu polskiego informacje o przygotowywanym przez Niemców ostatecznym rozwiązaniu a tak jak pani redaktor powiedziała ta decyzja zapadła na nieznanej nikomu z zewnątrz konferencji w wanzę na początku 1942 roku w kręgu sprawdzonych towarzyszy z NSDAP samych czystych aryjsko-niemców ta decyzja oczywiście jednak była przygotowywana pewnymi ruchami logistycznymi polityki niemieckiej wobec Żydów, dostrzegalną już w 1941 roku, co zostało słusznie przypomniane na progu 2000 roku. Sprawa Jedwabnego, Radziłowa, kilku innych miejsc, gdzie doszło do pogromów ludności żydowskiej przez miejscową ludność. W momencie, kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, i na terenach, które wcześniej zajmowali Sowieci, ludność miejscowa wywarła swoją zemstę, nienawiść na ludności żydowskiej. Tragiczna karta w stosunkach polsko-żydowskich, niezależnie od sporów o liczbę ofiar. Czy było ich 400, czy było ich 1000, czy 2000, nie może być zapomniana, nie może być przemilczana. Natomiast znów kwestia pomijania kontekstu w tej sprawie woła o pomstę do nieba albo przynajmniej o e, rewizję historyczną. Otóż niewątpliwie rola inicjatorska w tych zbrodniach należała do wkraczających oddziałów niemieckich. Instrukcje wydawane Einsatzgruppe była jasna zachęcać, pobudzać, a nawet obciążać odpowiedzialnością za wszczęcie tego rodzaju pogromów przedstawicieli samorządu na najniższym szczeblu, wójtów prawda, poszczególnych gmin. Przygotować aparaturę filmową, która utrwali te pogromy tak, ażeby pokazywać, to Polacy, to miejscowa barbaria wywiera zemstę na Żydach. Precyzyjnie zaplanowana operacja Wyprzedzająca tę politykę kilkadziesiąt lat późniejszą, rzecz jasna, Adolf Hitler nie zakładał żadnej porażki, przegranej, nie ubezpieczał się jeszcze w tym momencie ani ona, ani jego poddani przed oskarżeniami o ludobójstwo na Żydach, bo zakładał, że to będzie tytuł do jego wiecznej chwały w podbitej na zawsze Europie. Ale już w późniejszych latach, na przykład w 1944 roku, Niemcy będą starali się ukrywać ślady tej zbrodni, a w 1941 roku, kiedy Filmowano te pogromowe akcje z udziałem ludności polskiej, to starano się w ten sposób zadokumentować coś, co należało także do rdzenia ideologii, i mówię nazistowskiej w sensie ideologii partii NSDAP. Otóż w tej ideologii po Żydach następnym w hierarchii najniżej uplasowanych narodów byli Słowianie, barbarzyńcy, dzikusi, a więc jedni dzikusi zabijają drugich. Chodziło o pokazanie takiego schematu. Cywilizowanym Arejczykom, którzy będą rządzili na zawsze w tysiącletniej Rzeszy. Otóż mówię o tym wszystkim, by powiedzieć, że był to proces przygotowania Holokaustu, ostatecznego rozwiązania z inicjatywy. Niemieckiej to jest także czas, kiedy Niemcy rozpoczynają pierwsze próby z użyciem gazu jako środka masowego zabijania. Pierwsze eksperymenty notabene były przeprowadzone na sowieckich jeńcach w Auschwitz, natomiast na większą skalę zaczęto to stosować w obozie w Kulmhof, czyli w Hełmie nad Nerem, a później dopiero. Zbudowano ten system, który można nazwać wielką fabryką śmierci, z jej przykładem najważniejszym, tym, który dał tytuł naszemu dzisiejszemu odcinkowi, Auschwitz. Te wielkie krematoria w Auschwitz, które były ostatnim ogniwem fabryki śmierci, zbudowała fabryka koncern, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej czynnych koncernów również na ziemiach polskich. Hof, Bau und Tief. Moim zdaniem za swój zasadniczy wkład w budowę fabryki śmierci tych czterech wielkich krematoriów w Auschwitz powinien raz na zawsze być wymazany z listy działających legalnie spółek przemysłowych w Europie. To woła właśnie o pomstę do nieba, ta niesprawiedliwość że Niemcy, którzy zorganizowali i zarabiali na fabryce zabijania, przygotowując ostateczne rozwiązanie, nie tylko są wolni od odpowiedzialności, ale kwitną dalej ekonomicznie, występując jednocześnie w roli jedynych sprawiedliwych, którzy rozliczyli się z tą zbrodnią. Instytut Pamięci Narodowej ocenił, że 90%, nawet ponad 90% przemysłu niemieckiego pracowało na rzecz niemieckiej machiny wojennej, ale kiedy pan profesor podaje przykłady, które świadczą o sprawstwie niemieckim i o tym pomijaniu, przypomina mi się niezwykły człowiek Jan Karski, który w filmie Shoah Landsmana sprzed lat płakał, mówiąc, że informacje o zagładzie Żydów realizowanej przez Niemców w Polsce, które przekazał w czasie wojny w Stanach Zjednoczonych, nie przyniosły żadnych działań, aby Holokaust zatrzymać. Czyż może być mocniejsze świadectwo o niemieckiej zbrodni na narodzie żydowskim? Pomijam fakt braku reakcji Zachodu. No, jak widać, wszystko można obrócić akt oskarżenia przeciwko narodowi polskiemu, tak jak zrobił to właśnie Klot Landsman w swoim olbrzymim dziele dokumentalnym, a jednocześnie. Nadużywającym tych dokumentów do realizacji postawionej przez autora filmu tezy. Ten wstrząsający film oglądałem w Polsce w połowie lat 80. No rzeczywiście z jednej strony pokazuje prawdę o wyjątkowości zbrodni na narodzie żydowskim, a z drugiej strony próbuje przemycić kłamstwo, że to głównie Polacy symbolizowani przez filmowanego tam. Jakiegoś maszynistę, jeżeli dobrze sobie przypominam, Polaka, który wspominając czasy wojny, pokazuje gest podżynania gardła, że tak właśnie zrobiono z Żydami, jakby uśmiechając się z satysfakcją przy pokazywaniu tego gestu. I również Jan Karski został zmanipulowany, zresztą, przed na drogę procesową przeciwko Lancmanowi za zmanipulowanie jego wypowiedzi, która w filmie wybrzmiewa tak, jakby. To Polacy w pierwszym rzędzie byli odpowiedzialni za te zbrodnie. A więc rzeczywiście można, można zakłamywać historię, niektórzy robią to skutecznie, i trzeba jednocześnie upominać się o prawdę. Bardzo dziękuję za przypomnienie Karskiego, także ze względu na to, że w poprzednim pytaniu, które postawiła pani redaktor, nie dokończyłem wspominając wydarzenia takie jak Radziłów czy Jedwabne. Nie dokończyłem kwestii reakcji polskiego państwa, rządu na uchodźstwie na pierwsze wiadomości o przygotowaniu Holokaustu, które właśnie zaczęły docierać w 1941 roku. Potem, czy równolegle, to będzie także raport Witolda Pileckiego, przypominający początki oświęcimia, a potem ostrzegający przed skalą zbrodni na ludności żydowskiej także. Te informacje, które dotarły do rządu polskiego, do ministra Raczyńskiego w Londynie, przez kilka tygodni istotnie leżą niewykorzystane, w tym sensie, że natychmiast nie zostaje nadany im bieg. I tu właśnie pojawia się teza wspomnianego przeze mnie Adama Puławskiego czy Dawida Engela, że to polski antysemityzm sprawił, że natychmiast nie uruchomiono jakiegoś alarmu dyplomatycznego. Jak korygują to bardziej rzetelni historycy, sprawa budziła niedowierzanie, bo tak jak później odrzucą całkowicie tę informacje, dużo ważniejsi i bardziej wpływowi od polskiego rządu politycy zachodni z prezydenta Ameryki, Franklinem Delano Rooseveltem, czego doświadczył właśnie Sam Karski, który został wysłany przez rząd polski do Roosevelta, żeby tam bezpośrednio złożył mu świadectwo z obozu zagłady. I to właśnie kilkutygodniowe zatrzymanie tej informacji, która później została uruchomiona i rozdysponowana z maksymalną siłą, starannością i nagłośnieniem na jaką stać było polski rząd, stało się powodem jeszcze jednego oskarżenia tym razem rządu polskiego o antysemityzm. Historycy jednakże przypominają, że ten rząd nie zajmował się wyłącznie sprawą Holokaustu, ale zajmował się sprawami Polskiej ludności, także nieżydowskiej, polskiego państwa podziemnego w tym samym czasie, i to jest drugi powód, dla którego trzeba widzieć tę sprawę w szerszym kontekście. Najważniejszy jednakże kontekst jest taki, że ta informacja po kilku tygodniach dociera do rządu brytyjskiego i przede wszystkim do rządu amerykańskiego. W którym ważny głos wpływowy miało lobby żydowskie. I mimo takiego kontekstu politycznego w samych Stanach Zjednoczonych, rząd amerykański, prezydent Franklin Delano Roosevelt, nic nie robi, podobnie jak, i to jest największy, najbardziej dramatyczny problem żydowskiej pamięci o Holokauście. Najbardziej wpływowe organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych de facto nie robią nic. W porównaniu ze skalą tej zbrodni, która dokonuje się na ich współbraciach w tej sprawie. I to jest kontekst, o którym nie wolno zapomnieć, w sytuacji, kiedy znów próbuje się przedstawić wyłącznie rząd polski, polskie państwo podziemne, jako głównych odpowiedzialnych za brak reakcji na Holokaust. Polskie Radio. Jedynka. Wszystkie audycje cyklu Historia żywa znajdą państwo na stronie internetowej polskieradio.pl u Jedynka. Kolejne spotkanie z historią pod hasłem Węzły polskiej pamięci za tydzień. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Zatem do usłyszenia. Dorota Truszczak, a dziś proszę pozostać z radiową jedynką.